Dobra, proszę Państwa, może się spodoba Państwu mój imidż taki trochę, no fryzura, jak widać nie mam problemu z uczesaniem się. Jeszcze raz powiem, że ja jestem neutralny w sprawie wojny na Ukrainie. Wojna na Ukrainie powinna nas interesować. Ile my musimy? Ile my musimy udowadniać, że wojna na Ukrainie nie jest w naszym interesie, żeby pomagać Ukrainie? Załęski, osoba, która jest za legalizacją aborcji, na Ukrainie broniła aparat równości. Tak jak z rosyjskiej czy z ukraińskiej strony są pewne grzechy, tak i ja mówię, neutralnym lepiej być. Mówię, jaki jest interes, żeby Polacy się wykrwawiali? Jaki jest interes, żeby zginęli nasi rodacy Polacy? I tutaj osoby, które chronimy, kobiety i dzieci z Ukrainy, mają znowu zginąć tyle ludzi, jak na Ukrainie? Neutralność, święta rzecz. Mówię, Wojciech Olszański jest dla mnie oszołomem. Wojtek Olszański, tak jak Sendecki, są nienormalnymi ludźmi. Ale neutralność to jest rzecz święta. Więc jakby co? Czołem Wielkiej Polsce i nie bronić żadnych aborcjonistów, żadnych LGBT. Załęski, te kliczkoki czy jakieś inne, to nie są za aborcją. Chcecie bronić osób, które zabijają nienarodzone dzieci? Zacytuję Matkę Teresę. Nie zbuduje się na pokoju na aborcji. Jeżeli osoba może zabić w łonie matki dziecko, to kto powstrzyma, żeby ludzie zabijali ludzi? Tak mniej więcej cytat. Więc kto zgrzeszył, niech po prostu zbierze żniwa. To czołem Wielkiej Polski.